No siemanku, uszanowanku, z tej strony Tomi Juniorski and welcome back to Grucho! Dokładnie, powracamy teraz do JLP, teraz będziemy mieli drugi dzień, z tego co mi się przypomina, z tego co pamiętam, to właśnie stoimy teraz przed stacją benzynową, ponieważ ja nie chcę zrobić czegoś takiego, że wyjedziemy sobie teraz w trasę bez paliwa. Dlaczego tutaj się obudziliśmy? Dlaczego akurat tutaj się obudziliśmy? O co teraz w tym chodzi? To jest bez sensu. Przecież myśmy już przejechali tyle. O, fuck. Ale... opony wszystkie mamy. Paliwo. O co teraz w tym chodzi? Ja wiem, że to jest alfa, ale ja się chciałem teraz obudzić przed stacją benzynową, a nie, że ja znowu tam będę musiał jechać. No przecież to jest bez sensu. Halo. Ile tu jest tego paliwa? Zobaczcie, nawet tutaj paliwo... mamy? A co mamy w bagażniku w ogóle? Karnister, który jest pusty. Jaki bezsens, ty. O co teraz w tym chodzi, powiedz ty mi? Przecież tutaj mamy znowu kolejną butlę i olej. Dobra, no teraz tak jakby tutaj znowu wszystko w tym garażu mamy, ale... to jest troszeczkę bez sensu, muszę wam powiedzieć, bo... i znowu tutaj mam... i tu jest też jakaś paczka. Zobaczcie, co tu jest w ogóle grane. Jaki bezsens, muszę wam powiedzieć. Czekaj, tu mamy olej, wlejemy sobie troszeczkę oleju i wyrzucimy ten olej, skoro mamy teraz pełny. No dobra, niech będzie, że ja sobie teraz zatankuję samochód. Okej, okay, weźmiemy teraz to tutaj, dolejemy sobie paliwa, ponieważ z tego co pamiętam, to nie mamy tego paliwa za bardzo. Widzicie? Mamy 10 na 10, okej, max, i mamy nawet tutaj jeszcze rezerwę w bagażniku i mamy nawet to, a to już nam się skończyło, widzicie? I tu jest kolejna paczka. Ej, czekaj, odłóż to, bo to trzeba troszeczkę otworzyć. Remover, removes any decals from the car. Co to jest? Chyba, i tu jest, nawet tutaj są rzeczy. Jeżeli mamy w kiepskiej kondycji, to tutaj znowu mamy wszystkie rzeczy. Mamy coś w kiepskiej kondycji? Czekaj. Kondycja dobra, 3 na 3. Wszystko jest 3 na 3. No tutaj lean oil mix, no ale to przecież chyba tutaj mamy już ten olej wlany. Wszędzie jest dobra kondycja, no... muszę wam powiedzieć, że troszeczkę się zdziwiłem, że coś takiego teraz tutaj mamy. Ale dobra, no wlejmy jeszcze troszeczkę tego oleju. Optimal oil mix, okej. Okay. Oddajemy to, wyrzucimy sobie tą butelkę z wodą i weźmiemy sobie od razu też nową. Ale bez sensu, może... a ta butelka jest chyba troszeczkę inna, nie? Nie, jest taka sama, okej. Okay. Dobra, no to ja sobie tutaj wszystko odkładam. I jedziemy w kolejną podróż, znowu jedziemy. Ale dlaczego? Bez sensu trochę, dobra. No właśnie tutaj, właśnie. The keys are just above you, in the sun. Okej, dobra. Otwieramy. Zamykamy. Otwieramy. No, dawaj, otwieraj. Okej, okay, dobra. Kluczyki, wsadzamy. Odpalamy. Mamy... you need to select a road from the map. Okej, okay, it's only the pocket of the car door. Czyli musimy zdobyć sobie kolejną drogę. Wybrać. 210, 350. Jest stacja nawet. To weźmiemy może tą tutaj. Tą sobie tutaj weźmiemy teraz. Pojedziemy teraz gdzieś indziej. Bo widzicie, my sobie możemy tutaj mapki wybierać. Dobra, odkładaj to. Spuszczamy ręczny, no i jedziemy. Jaki bezsens, ty. Dlaczego ja się znowu tutaj pojawiłem? Ja myślałem, że się pojawimy przed tą stacją benzynową, żeby sobie zatankować samochód, a myśmy się znowu tutaj pojawili w tym garażu. Ale troszeczkę bez sensu, no ale nieważne. Najważniejsze jest teraz to, że mamy wszystko zatankowane, ładnie, pięknie. Mamy nawet... w ogóle, ja widziałem, że tutaj też można sobie to lusterko załączyć, ale wydaje mi się, że mam chyba... kiepskie ustawienia, options. Nie no, nie da się tutaj zmienić ustawień. Da się otworzyć teraz te drzwi? Otwaliśmy sobie teraz te drzwi, dobra. Jedziemy dalej prosto, znowu przez ten tunelik tutaj. Myśmy już tutaj przejeżdżali, znowu będzie to rondo. Możliwe, że teraz na tym rondzie będziemy musieli skręcić gdzieś indziej. Ale to jest troszeczkę bez sensu, bo jeżeli ja na przykład teraz nie dojadę do tego Drezna, bo nie mam na tyle czasu, wiecie o co chodzi, bo na chwilę idę do roboty, to znowu się pojawimy w tym garażu, mimo że coś tam żeśmy pozdobywali, wiecie, jak jakieś kiełbaski i tak dalej. Straty pierdaty. Nie no, dziwne, troszeczkę głupie. Mogliby to troszeczkę zmienić, zobaczcie, bo nawet już żeśmy tutaj przejechali 45 km, czyli licznik kilometrów się nie zmienił.
Nie mamy na zero, chyba jak wymienimy silnik, to dopiero wtedy będziemy mogli sobie zmienić. Albo raczej się pojawi inny kilometraż. Dobra, teraz tutaj. I możemy... Łociup! Ale wpieprzyłem w barierkę. Ale lipa, ale lipa. Wow! Ale lipa. Troszeczkę nam się chyba strzaskała tutaj szyba z tego, co teraz widzę. Zamykamy. Zamykamy, bo jest strasznie głośno. Teraz będzie ciszej. Dokładnie, jest ciszej. Jak sobie teraz tutaj... Jedzie tutaj ktoś, nie? Ktoś za mną jedzie, ktoś za mną jedzie. On jedzie o wiele szybciej niż ja. Trzypasmówka. Gościu... Gościu za chwilę we mnie wpieprzy! Gościu za chwilę we mnie wpieprzy! Na poważnie. Tu są chyba wycieraczki, nie? Ale nie działają jeszcze. Gościu jest zaraz za mną, a ja jadę z lewego na prawy, z lewego na prawy, nie? On jedzie idealnie, bo to jest przecież komputer. Ale on za chwilę w nas wpieprzy, chyba że oni się tam... Nie, no znowu... Znowu się coś tutaj dzieje z tym silnikiem? O, widzisz jak zahamował? Jaki bezsens, ty. I znowu za mną będzie jechał. Oni tak jakby nie potrafią wyprzedzać jeszcze, nie? Co za bezsens. On się tam zatrzymał. I ma dalej wszystko gdzieś, ty. Ty, bo my za chwilę tutaj w pocisk wpadniemy, bo my jedziemy aż 80 km na godzinę. O, znowu jedzie za nami. Chyba, nie? Z tego co mi się wydaje. Zobaczcie. Tutaj mamy kolejne pudełka. Wyłazimy i zbieramy. Zbieramy, oczywiście, że to zbieramy, nie? Zaciągnij ręczny, wyłaź. Ciekawe, czy nas potrafi samochód przejechać. O Boże, ale wpieprzył we mnie! Ale wpieprzył we mnie! Ja się tego dosyć przestraszyłem. Chyba się zepsuł, bo on tak jakby zwolnił teraz. Widzieliście to? Dobra, weźmiemy sobie tą kasetkę. Mamy na tyle miejsca? Nie mamy na tyle miejsca. Zobaczymy, co tu jest. No, otwieraj to. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Co tutaj mamy ciekawego? No, otwieraj, otwieraj. Okej. Co to jest? Medicine. No dobra, weźmiemy sobie ze sobą. Jest tu jeszcze miejsce? Oczywiście, że jeszcze jest miejsce i możemy to później sprzedać. Dobra, zamykamy. Odpalamy, spuszczamy ręczny. Coś tam w ogóle się stało oczywiście z moim silnikiem, ale to musimy dojechać do tej stacji, bo ja bym strasznie chciał dojechać do tej stacji i zobaczyć, co tam będą... Będzie ciekawego, możliwe, że tam coś będziemy mogli sprzedać. Może sobie ulepszyć ten samochód albo coś takiego. Może, no nie wiem, zobaczymy. Aha, w ogóle zapomniałem zobaczyć w tym garażu, w którym my się na początku znajdujemy, czy możemy sobie ulepszyć ten samochód, bo wiem, że tutaj da się ulepszać samochód. Także, zobaczcie, 53 km zostały przejechane i już się kopci spod silnika, znaczy spod maski znowu. Także jest troszeczkę lipa, no ale nieważne, no może to tak się musi kopcić, bo to przecież trabancik jest, no. Zobaczcie, w ogóle jedziemy 80 na godzinę i tak jakby teraz już więcej nie możemy jechać. Wcześniej jechaliśmy setkę, a teraz jedziemy tylko i wyłącznie 80. Mam nadzieję, że później będziemy mogli sobie stuningować ten silnik i pojechać 300. Jak na prawdziwej niemieckiej autostradzie, 300. Zobaczcie, tutaj znowu ktoś jedzie. Jestem ciekawy, czy możemy wziąć sobie od niego ten samochodzik, na przykład wyrzucić gościa z tego samochodu i wziąć jego samochodzik. Ciekawe. Później to będziemy testować, oczywiście możecie tutaj pisać jakieś teorie, jak zawsze, pod komentarzami tego filmiku, ewentualnie też na grupie facebookowej. Bardzo was serdecznie zapraszam na tą grupę facebookową. Dobra, kolejne pudełko. Hamuj, hamuj, hamuj. Wyłącz, wyłaź. Wyłaź, wyłaź, wyłaź. A to jest znowu takie... A, to lipa. Ale zobaczymy teraz ogólnie też, co się tutaj dzieje z tym silnikiem, żeby on przetrwał, no. Co tu jest grane? Możemy sobie tutaj silnik trochę naprawić. Bierzemy tą naszą skrzynkę, okej. Okay. Żeby nie było sceny, wiecie o coś. Zobacz, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Wow, ten kolektor już tutaj prawie się rozpierdzielił na maksa, nie? Duś. I co tutaj możemy? No, wszystko jest okej. Okay. Sell value. Co tu jedzie? Dobra, zamykamy maskę. Wsiadamy i jedziemy dalej. Troszeczkę się jeszcze kopci, ale powinno być ogólnie okej. Okay. Dobra. Odpalamy. Spuszczamy ręczny, załączamy radio. Ej, ja mam... Czekaj, 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 bo ja tutaj mam bagażnik otwarty. Jedziemy z otwartym bagażnikiem. To nie może tak być. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. Trochę głośno jest to radio. Da się to przyciszyć? Nie, nie da się. Nie da się tego przyciszyć! Wyłącz to radio, bo było stanowczo za głośno. Fajny bezsens ten. Mam nadzieję, że dojedziemy w ogóle na tą stację. Bo zostało nam oczywiście znowu tylko i wyłącznie pół paliwa. A przejechaliśmy dopiero 20 km. W sumie łącznie przejechaliśmy już 58. 58 i 8. 58 i 9, 59. A mamy do przejechania, nie wiem czy tam widzieliście, ale do przejechania mamy kurde 200 coś, 280 z tego co mi się wydaje. Można jechać z otwartymi drzwiami?
Jaki bezsens, no nie mogę. Naprawdę nie mogę. Dobra, tutaj mamy. Aha, tutaj są wycieraczki, nie? Nie da się tego zmyć, także jest tutaj szyba pęknięta, z tego co mi się już wydaje. Bo żeśmy ładnie w tą barierkę przypierdzielili. Mieliśmy chyba 80 na godzinę i przypierdzieliliśmy w tą barierkę, no. Dobra, tutaj kolejne są pudełka. Ale wiecie co? Mamy gdzieś te pudełka, chociaż tam te pudełka mogliśmy otworzyć. Jedziemy sobie po prostu dalej, bo za chwilę przyjdzie tutaj noc i znowu się nie dostaniemy na tą tanksztelę, bo przecież ten dzień tutaj trwa 5 minut, a my przejeżdżamy 10 km w 12 godzin. To jest bez sensu. Zobaczcie, maksymalnie 80. Żeby nie było tak, że ten samochód za chwilę zwolni albo coś takiego. Ogólnie tu jest przycisk awaryjny, dzięki któremu będziemy mogli szybko zahamować, czyli ten przycisk do czegoś będzie tutaj potrzebny. Możliwe, że ten samochód też się będzie mógł, nie wiem, zapalić albo coś takiego. Nie wiem. Wow! Znowu tutaj drzwi otwarłem. Myślałem, że możemy sobie tutaj pas wyciągnąć. W ogóle tutaj mamy jakąś mumię czy coś. Ogólnie to jest chyba jakaś misja, z tego co mi się wydaje. Bo tam z tyłu jest jakaś mumia. Co to tu jest? Co to tutaj jest? Tutaj dużo paczek było. Ale ogólnie mam je gdzieś. Na razie mam je gdzieś, bo muszę dojechać na tą stację. Widzicie, teraz już tutaj jest tanksztele. Widzicie, jest tanksztele. Zatankujemy sobie i pojedziemy dalej, no bo przecież nigdy nie dojedziemy do tego Drezna. Wydaje mi się, że jak dojedziemy do tej lokalizacji, do tego Drezna, to wtedy coś się zmieni. Wow, ale zapierdzielamy. Fajnie, żeśmy prawie w poślizg wpadli, nie? Obczajcie teraz to, 80 na godzinę i wjeżdżamy na stację benzynową. Coraz bardziej się kopci. Dobra, dostaliśmy się na stację benzynową. Okej. Okay. Tu jest dystrybutor. Wyłącz, bo się wszystko tutaj poci już w tym samochodzie. Ale lipa. Co tutaj w ogóle możemy zrobić? Możemy sobie jakoś umyć ten samochód albo coś takiego? Ej, no bo nie umiem się teraz tutaj poruszyć. W ogóle musieliśmy sobie tutaj tą... Ja. Z tej szyby to zeszło, okej. Okay. Z tej szyby to zeszło, także... To jest wszędzie na stacjach, okej, czyli fajnie. Fajnie, pięknie. Otwieramy sobie teraz to tutaj. I ogólnie co tutaj musimy zrobić? Tu jest 2 na 3. Tu się fest mega hiper turbo kopci, no. Dlaczego tak? Musimy to naprawić. Musimy to czym prędzej naprawić. Możemy sobie wziąć tutaj... Wow! 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 Ej, stacja się zamknęła. Dlaczego stacja się zamknęła? Ile mam za to zapłacić? Ile ja mam za to zapłacić, bo nie widzę. 6 litrów i price to jest 6. Czyli 6 marek. I znowu się tutaj zamknęło. Jaki bezsens. Może dlatego, żebyśmy nie uciekli, wiecie o co chodzi. A da się tutaj tego dolać? Możemy sobie tutaj wlać jeszcze paliwa? No dawaj to. No dawaj mi to! Jest, można! Ale super! Ale super, nie wiedziałem, że do karnistra sobie też możemy wlać. Dobra. Jak jest price? 12, a mamy 100 marek. Dobra, mamy full karnister. Także jest fajnie, jest pięknie. Odstawiamy sobie to tutaj. Bierzemy sobie teraz olej, bo przecież musimy oleju dolać. Bo jest lipa straszna. Lean oil mix. Optimal oil mix, okej. Okay. Ile tego tutaj jeszcze jest? Bo tego tutaj w ogóle nie widać. Ile tego oleju jeszcze zostało, no ale nieważne. Dobra, zamykamy. Ja bym musiał, kurde, naprawić sobie ten samochód. Da się tutaj coś zrobić? Mist... Öl, czyli daremny olej. Mistöl. Daremny olej po niemiecku. Wow. Już noc przychodzi. I tutaj już mnie zamknęli, także jest to trochę lipa, bo ja już tutaj znowu nie wejdę. Jest! Dało się wejść. Hey there, you look like a little lost, okay? Just pick whatever you need off the shelves and place it through this window. When you have everything you need, you can pay by using your wallet. Okay, 12 mam do zapłacenia. A nie wzięliśmy ze sobą portfela. Co to tutaj jest? Textiles, a fabric ready to be woven, co? O, mist oil, ile kosztuje mist oil? To sobie kupimy. Okej. Wow! Ale to jest spoko zrobione, muszę wam powiedzieć. Woda jest spoko. Opony tutaj też mamy, zobaczcie jakie tutaj są fajne opony. O, i ta skrzynka. Ile ta skrzynka kosztuje? Nie widzę! 15, dobra, kupujemy. Kupujemy, bo ta skrzynka będzie bardzo ważna. Co to tutaj jest? Tire Repair Kit. Ile to kosztuje? 5. To sobie też kupimy, bo tutaj możemy sobie załatać, wiecie jak, oponkę. Okej. Okay. I co tutaj jeszcze jest? Jakiś łom. Po co mi ten łom?
25 marek. Tutaj nic nie ma. A mogę jej coś sprzedać? Medicine. No to tutaj wszystko mamy. Medicine, wino. 34, no po co mi to wino? Aha, dobra, muszę iść teraz po portfel. Ale lipa, ale lipa. Mam nadzieję, że z tej strony będziemy mogli sobie otworzyć i wziąć ten portfel. Jest, można, ale fajnie, spoko, pięknie. Czy ja tutaj muszę dokręcić te koła? Czyżby one się poluzowały, czy co? Dobra, zobaczcie, 37. Wow, ile mi teraz kasy zostało? 63, okej, jest fajnie, jest pięknie. Oczywiście wszystkiego nie możemy na raz zabrać. Jestem ciekawy, czy... Czekajcie, muszę to tutaj odłożyć. Dobra, zostało odłożone. Teraz mamy tą skrzynkę tutaj, musimy sobie to tutaj naprawić. Okej, no i co? A small air filter used to remove particles from the air comes installed in Leica Deluxe cars. Okej, to tutaj też zostało naprawione. No i co jeszcze tutaj musimy naprawić, skoro tutaj się kręci ten... Coś tutaj było, nie? Wow, stock engine. Raz i dwa, i to zniknie teraz, nie? Dobra. Ale już zostało wszystko naprawione, także jest fajnie, jest pięknie. Możemy sobie teraz tutaj na spokojnie to tutaj odłożyć. Okej, zostało odłożone. Jeszcze tutaj coś mieliśmy chyba, nie? Co myśmy tutaj mieli? Ale on, ten gościu tutaj wolno biega. Wow, możemy sobie taką skrzynkę wziąć. Ale po co nam ta skrzynka? No nie wiem. Ale odłóżmy tą skrzynkę, bo to jest bez sensu. Olej, weźmy sobie tutaj ten olej. Ja jestem teraz ciekawy, czy możemy my jej coś sprzedać. Czekajcie, bo tutaj mamy mega hiperturbo do sprzedania. Na przykład coffee beans. Wow. Sell value za 10. Da się to tutaj sprzedać? Proszę, niech to się sprzeda, no. Jest, da się sprzedać, okej. Okay. Da się to tutaj sprzedawać, spoko. Także mogę kupić, kurde, produktami, a nie wiecie jak. A możemy sobie... A po to jest ta skrzynka, żebyśmy sobie tutaj więcej rzeczy chyba wzięli. Raz, dwa. A tutaj? Czemu tego nie mogę wziąć? Jaki bezsens w ogóle. Spróbujmy sobie tutaj wziąć to, na przykład, nie? I wrzucić to tutaj, wciepnąć to tutaj, nie? Hej. Hej, ziomek! O, widzisz, da się tutaj wsadzić, dlatego... No to właśnie tu jest. Okej, to... Coffee beans? Ta kawa się w ogóle nie opłaca, bo ona się sprzedaje za jedną markę. Czekaj, to tutaj trzeba odłożyć w ogóle. Aha, bo to jest przeźroczyste. I tutaj widać, ile jest oleju. Tu jest full, a tu nic nie ma. Także to też możemy sprzedać. Sprzedamy jej to. Po co nam to w ogóle? Czekaj, tutaj medicine mamy. Coffee beans. A w ogóle potrzebujemy to. A drug used in the treatment of various... Da się to? Nie wiem. Nie, no tego się w ogóle nie da tutaj użyć, nie? Dobra. Medicine. Tego też się nie da wziąć. Odstawiamy to tutaj. Mamy jeszcze coś takiego na sprzedaż. Wow, także nie potrzebowaliśmy, kurde. Czekaj, to się tutaj jakoś inteligentnie poustawia. Dokładnie, coś takiego. Tak, nie? I tutaj ten olej jeszcze bierzemy. I my sobie za to kupimy jeszcze, kurde, jedną skrzynkę. Odłóż to tutaj. No odłóż to, proszę cię, odłóż. Bierzemy tą skrzynkę, okej. Tam sobie też weźmiemy, żeby syfu nie robić, wiecie o co chodzi. Zamykamy. Mogliśmy, kurde, tutaj sobie jeszcze tą maskę otworzyć. Tutaj sobie odłożę. Okej, okay, i da się jej to teraz podać wszystko? I'm afraid we are not buying that. Okej, okay, dlaczego tego nie kupujesz? Przecież to jest coffee beans. Okej. Okay. Ile ja tego miałem do sprzedania, kurde? Ile my teraz tutaj marek mamy? No przecież to jest takie wszystko proste. Dawaj tą kasę teraz. Aha, ja muszę teraz sobie wziąć portfel. Ale bez sensu. Trochę tutaj jest dużo chodzenia. Myślałem, że mi ktoś zamknął samochód. Trochę jest tutaj dużo chodzenia. Ale jednak, zobaczcie, możemy tutaj wszystko sprzedawać. Wszystko kupować. Weźmy sobie jeszcze jedną tą skrzynkę, okej. Okej. A, okej, dobra, ja już to kupiłem. Ja już to kupiłem i odzyskałem pieniądze. Okej, także jest fajnie, jest pięknie. Dobra, da się tutaj zamknąć. Zgasić światło? Nara! Nara! Zgasiliśmy jej światło, nara! Ja teraz nie mogę stąd wyjechać, bo przecież stacja benzynowa jest zamknięta. Gdzieś mój portfel uciekł. Dobra. Ale mamy naprawiony samochodzik. Mamy zatankowany samochodzik.
I mamy dosyć dużo pieniędzy, bo mamy aż kurde 134. Attention! Please return all unpaid goods before attempting to leave this area. Stealing will not be tolerated. Dobra, czyli musimy wszystko posprzedawać, ale skoro tutaj jest teraz zamknięte, no to co my teraz tutaj mamy zrobić, no? All new tires now available for purchase. Choose from slick, wet or off-road tires in either soft, medium or hard compound. Czyli nawet tutaj można kupować sobie Price Mark Lite, ok? 24 godziny otwarte, a jest zamknięte. No to jak to jest 24 godziny otwarte? I ogólnie tutaj mamy też różne opony, bo mamy na mokrą nawierzchnię, na suchą nawierzchnię i mamy też off-road, czyli naprawdę będziemy mogli sobie tutaj stylingować fajnie tego naszego Trabantola. Trolla. I będziemy sobie tutaj mogli wszędzie jeździć. Da się tu wyjść? Nie da się tutaj. Ja już tutaj chciałem wyjść, nie? Już tutaj naprawdę chciałem wyjść. Ciekawe, czy tutaj da się wyjść od tyłu. Bo ja lubię strasznie od tyłu. Słuchajcie, jakby mi teraz otwarła? Panie, bym się przestraszył. Dobra, coś takiego. No i co tutaj jeszcze jest? Nic tutaj nie ma. No to wsiadamy do naszej bryki. Bryki, parki, bryki. Okej. Okay. Pyk. Odpalamy. Okej, okay, jest ładnie, jest fajnie, jest pięknie. Spuszczamy. Okej, okay, no i jedziemy. Ale tu ciasno, mocno. Ciup, walnąłem w ten słup. Czy w ten beton. Da się teraz stąd wyjechać? Proszę. Halo. No ale to jest bez sensu, że się stąd teraz wyjechać nie da, jak jest noc. Nie otworzy nam. Jaki bezsens ty. I teraz jak ja znowu powrócę. Wiecie, jak zrobię save and quit. Dup! Ale walnąłem w tą reklamę ty. Dobra, wiecie co ja teraz zrobię? Ja po prostu zrobię save and quit. Musimy się nauczyć po prostu w to grać. Bo to się robi pomału bez sensu. Ej, wyłącz to światła, bo za chwilę ci tutaj prądu zabraknie, ziomek. Dobra. No i nic, no i tutaj się kiwa, bo żeśmy w to walnęli. Ale ogólnie nie możemy teraz stąd wyjechać, bo się stacja zamknęła. To jest akurat idiotyczne, bo pisze, że jest 24 Stunden geöffnet, czyli że jest otwarte 24 godziny. A jednak nic się tutaj, kurde, bez sensu. Zobaczcie, off-road tires. Off-road. Tutaj mamy road tires. Wet tires, ok. Czyli są trzy rodzaje opon. A to po co mi tutaj jest? W ogóle potrzebne? Tego tutaj nie chcę. Ukradłem to? Nie, tutaj dalej wisi, ok. Dobra, muszę wam powiedzieć, że gra jest całkiem spoko, ale ona jeszcze jest taka zbugowana, bo ja na przykład teraz nie mam ochoty czekać, aż ta tanksztela się znowu tutaj otworzy. Bo teraz jest noc i ona się dopiero otwiera, jak jest kurde dzień. Czyli musimy czekać, 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 żeby znowu dalej jechać na drezno. A jak ja zrobię teraz save and quit, to po prostu bez sensu. Na to potrzeba troszeczkę więcej czasu. I musimy znowu ten odcinek skończyć w tym miejscu, gdzie żeśmy skończyli ostatnio. Ale teraz przynajmniej już wiemy, że możemy to wszystko na stacji sprzedawać. Wiemy jak kupować. Wiemy jak naprawić samochód. Wiemy jak zatankować ten samochód. Także myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie ok. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!